Ze mną zawodnik pierwszego zespołu, Marek Saganowski. Bardzo zapraszam do zadawania pytań. Konrad Ferster, Sport.pl. Marek, powiedz proszę, czy zwycięstwo środowe z St. Patrick's tak wysokie pozwoliło zażegnać może nie tyle co kryzys, a ten dołek, który dopadł zespół już na starcie rozgrywek, i czy to wysokie zwycięstwo pozwoli wam uwierzyć w takie nowe otwarcie w tych rozgrywkach? Na pewno każde zwycięstwo jak gdyby wspiera nas. Po tych ostatnich wynikach, w tych oficjalnych meczach troszeczkę spadło na nas presji, dużo rozczarowania, czemu też żeśmy się nie dziwili. Myślę, że po tym meczu środowym zespół, który wyszedł, pokazał, że warto wierzyć w Legię, warto ją dopingować do samego końca. Kolejne pytanie. Czy uważa pan, że taka postawa jak w ostatnim meczu z St. Patrick's Athletic wystarczy na Celtic? Mecz meczowi nie jest równy i nie można porównywać, czy ta postawa, czy inna postawa może dać radę. Każdy mecz jest, tak jak powiedziałem na samym początku, inny i myślę, że z Celticiem ta gra będzie troszeczkę bardziej otwarta. Celtic nie przyjedzie tutaj w 100% stać 10-11 w polu karnym, tylko będą chcieli też grać otwartą piłkę. Myślę, że dla nas będzie to troszeczkę łatwiej, po to choćby, żeby stwarzać sobie więcej sytuacji i nie nadziewać na kontrę. Tak więc myślę, że jeżeli będziemy w takiej formie, choćby strzeleckiej, jak byliśmy St. Patrick, to o wynik nie powinniśmy się mocno martwić. No właśnie, paradoksalnie tak naprawdę mecz z Celticiem może być tak od strony psychologicznej dla was trochę prostszy, bo no, ta presja w szatni będzie mniejsza. Tutaj już nie jesteście faworytami. Jakoś, czy wy odbieracie to w ten sposób, że będzie wam łatwiej po prostu wejść w ten mecz? Znaczy, zdawaliśmy sobie sprawę, że St. Patrick w meczu z tym St. Patrick na moim zdaniem na 10 meczy, 9 meczy powinno się kończyć tak, jak się skończyło w środę. Jeden mecz, który zagraliśmy słabo, nie do końca realizowaliśmy to, co powinniśmy robić tutaj na stadionie, gdzieś wbił w nas jakąś presję, gdzie te nogi się troszeczkę powiązały. Natomiast jeśli chodzi o Celtic, to zdecydowanie ta presja już w tej chwili jest bardziej po dwóch stronach, bo tak naprawdę faworytem, nie ulega wątpliwości, jest zespół z Glasgow, co oznacza, że u nas nie ma tej presji, bo my ciągle myślimy o tym, żeby awansować do Ligi Mistrzów, ale to już nie jest taka presja, że tylko i wyłącznie się liczy wygrana i to w dobrym stopniu, tak jak było z St. Patrick. Teraz ten mecz, który tutaj będzie, to na pewno będzie mecz dla dwóch drużyn ważny, ale dwie drużyny doskonałe, które powinny powalczyć, i jeżeli jedna czy druga drużyna wygra, będzie to dobrze. Czyli krótko mówiąc, mecz w Warszawie to będzie mecz o zwycięstwo z Celticiem, tak? Tutaj. No, jeżeli chcemy się liczyć w walce o Ligę Mistrzów, to na pewno gramy pierwszy mecz u siebie i musimy zrobić wszystko, żeby ten wynik był pozytywny dla nas, nie stracić bramki, bo to już nie będzie tak łatwo wygrać w Glasgow czy gonić wyników w Glasgow. Zdajemy sobie z tego sprawę, że jest to dwumecz. Dziękuję. Proszę. Marek, jeszcze a propos meczu z Krakowią, bo z Celticiem presji na was nie będzie, a czy ta presja będzie na was w meczu z Krakowią, bo pierwszy mecz ligowy przegraliście. Mówi się, że te mecze teraz są tak naprawdę tylko o 1,5 punktu, biorąc pod uwagę podział, ale rozpocząć ligę od dwóch porażek to mistrzowi Polski nie przystoi. No na pewno nie przystoi. Fajnie, że w ogóle ktoś zadał pytanie na temat Krakowi, bo tak naprawdę tutaj jest przed nami następny mecz ligowy i w szatni tylko i wyłącznie mówimy o tym meczu, który jest jutro, który się odbędzie. Na pewno nie wypada, ale wszystko się może zdarzyć. Jesteśmy mocno skoncentrowani na każdym meczu. W tym poprzednim meczu z Bełchatowem nie do końca to wszystko wyszło tak, jak było zaplanowane. Zespół, który wyszedł z Bełchatowem, nie do końca był zgrany i było to widać. Dużo nowych postaci, dużo zawodników, którzy pierwszy raz ze sobą grali. Na pewno potrzebujemy czasu na to, żeby ten zespół, który wyszedł z Bełchatowem, kilka razy zagrał.
Nie wiem, czy Legia ma na to czas, czy nie. Mam nadzieję, że z Krakowią zrobimy wszystko, żeby ten mecz wygrać, bo zgadzam się, nie przystoi mistrzowi Polski przegrać dwóch meczów z rzędu. Konferencję przed meczem z Celticiem na pewno zorganizujemy. No właśnie, a możemy założyć trochę tak w ciemno, że z Krakowią zagra podobny skład, który zagrał z Bełchatowem. Jeśli tak się wydarzy, to twoim zdaniem ten zespół zagra lepiej niż z Bełchatowem? To jakieś wnioski zostały wyciągnięte? Nie wiem, przez ten tydzień coś się zmieniło? Na pewno każdy mecz jak gdyby daje pewność siebie, mobilizuje tą drużynę. Każdy zdaje sobie z tego sprawę, jak na jakiej pozycji gra i jak się rozumieć z własnym kolegą, którym teoretycznie się ćwiczy, ale mecz o coś to jest całkiem co innego. Można trenować, a mecz daje 4 razy więcej to, co daje trening. Tak więc myślę, że jeżeli by wyszedł taki skład, jaki wyszedł z Bełchatowa, na pewno będziemy silniejsi. Tutaj jeszcze pan. Marku, mówimy o meczu z Krakowią. Czy to nie będzie w jakiś sposób, nie będzie na was ciążył ten przyszły mecz z Celticiem, bo mecz z Krakowią owszem ważny, ale to początek ligi. Dużo ważniejszy będzie ten środowy mecz. Czy w jakiś sposób no, nie przeszkodzi to wam w grze ligowej, nie będziecie grali trochę zachowawczo? Czy prawdopodobnie będzie kilka zmian, jeśli chodzi o to, co o ten skład, który był w środę grał. Niektórzy tam może narzekają trochę na bóle różnego rodzaju, poobijani są chłopcy. Tak więc dla tych, którzy wejdą do tego składu, będą chcieli wszystko zrobić, żeby się utrzymać w tym składzie jak najdłużej. Na pewno mecz z Celticiem to jest ważne wydarzenie, ale dla mnie i chyba dla większości z zawodników, którzy są w szatni, jest ważny ten mecz z Krakowią, bo też trzeba pokazać trenerowi, że w razie jakiegoś dziwnej przypadłości jednego z zawodników, który grał w środę, trzeba być gotowym na to, że za tydzień w środę przeciwko Celticowi wyjdzie. Myślę, że ci zawodnicy, którzy teoretycznie wychodzą jako dublerzy tych zawodników z pierwszego składu, będą wszystko zrobią, żeby pokazać, że się nadają też do zespołu, który może występować z Celticiem. Już ostatnie pytanie. Jeszcze krótko o Krakowi, Marek. Jak ty oceniasz ten zespół? Tam się zmienił trener, przyszli nowi zawodnicy, jedną kolejkę już grali. Jakie są silne, jakie słabe strony najbliższego rywala? Tak naprawdę za jakieś 20-25 minut będziemy rozmawiali na temat Krakowi. Nie było czasu wczoraj wieczorem, gdzieśmy wrócili z Irlandii. Jeszcze trening mieliśmy, tak więc dzisiaj dopiero będziemy analizować Krakowie. Jak zawsze, Legii nigdy się łatwo nie grało na wyjeździe w Krakowie, tak więc spodziewamy się ciężkiego meczu. Na pewno trener, który przyszedł, preferuje grę ofensywną, otwartą, tak więc myślę, że będzie ciekawy mecz. Dziękujemy, za chwilę druga część konferencji.